Czesław Najmowicz, nowym burmistrzem Ostródy. Były przewodniczący Rady Miasta w pierwszej turze wyborów był drugi spośród 6 kandydatów. Największe poparcie wówczas uzyskał Olgierd Dąbrowski. W drugiej turze role się odwróciły. Przywróciliśmy samorząd mieszkańcom Ostródy. To miała być zacięta rywalizacja o głosy mieszkańców i była. Do ostatniej chwili decyzja Ostrudzian stała pod znakiem zapytania. Jaki wynik lepszy? No chyba czas na zmianę. Dokonania pana Olgierda Dąbrowskiego są ewidentne. Olgierd Dąbrowski nie spodziewał się przegranej. Robił co mógł, aby uzyskać jak największą ilość głosów. Tym większe więc było rozczarowanie. Oto wypowiedź nagrana tuż po ogłoszeniu wyników. Większość naszych mieszkańców zasypywana była nieprawdziwymi informacjami, nieprawdziwymi wartościami dotyczącymi na przykład inwestycji, przekłamaniami. To wszystko się złożyło na nieprawdziwy wizerunek mojej osoby. Na Olgierda Dąbrowskiego zagłosowało 3406 osób, na Czesława Najmowicza 5425. To bardzo duża różnica. Frekwencja wyniosła ponad 32%. Ostrudzianie zadecydowali, czas na zmianę władzy. Odwołany burmistrz rządził 1,5 roku. Mamy podstawę rozwoju. Teraz nie kryje goryczy i ubolewa, że to Ostróda straci na tej decyzji najwięcej. Ci ludzie, którzy chcieli zrobić mi krzywdę, zawiodą się, bo oni mi nie mnie zrobili krzywdę, zrobili miasto. Szkoda, że wielu Ostrudzian tego nie odczytało. Tymczasem burmistrz elekt zamierza poprawić trudną sytuację miasta. Liczyć się będzie godna praca. Stworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie zadłużenia Ostródy to główne cele. Koncepcji na lepsze jutro Czesław Najmowicz ma wiele. Nowo wybrany włodarz wie, że nie będzie to łatwe zadanie, ale jak mówi, jest człowiekiem ambitnym. Cieszę się, że mieszkańcy zrozumieli, że jeśli raz pokazali, że kogoś nie chcą, a ten ktoś pokazuje, że a ja wam udowodnię, że i tak będę, no niestety dojrzałość demokratyczna wzięła górę. Jest pan zaskoczony wynikiem? Pani redaktor, według wszelkich statystyk, jakie przeglądałem, według tego, jaka była kampania pozostałych moich kandydatów z pierwszej tury, no to wydawało mi się, że jesteśmy wszyscy w opozycji do pana Dąbrowskiego i na szczęście się to sprawdziło. Kadencja nowego burmistrza będzie 2-letnią kontynuacją rządów starego włodarza, ale w zupełnie innym wydaniu. Teraz turystyka nie będzie numerem 1. Najmowicz zamierza być bliżej ludzi, a nie fotela. Otrzymał szansę, której nie zamierza zmarnować i już nieśmiało zapowiada, że jeśli miasto będzie zadowolone z jego poczynań, stanie także do kolejnych wyborów. Czesław Najmowicz zasiądzie na fotelu burmistrza tuż po zaprzysiężeniu, które nastąpi w środę, 7 listopada. Wśród nowych twarzy możemy spodziewać się Grzegorza Kierozalskiego, który zajmie stanowisko zastępcy nowego włodarza. Nazwisko sekretarza nie jest jeszcze znane, ale jest pewne, że nie będzie to już Cezary Wawrzyński. Telewizja Mazury, Kamila Wiśniewska.